Bum. A debile z nich są, ja bum. Dole. Brakuje wam monet w FUT20? W takim razie zapraszam na supercoinsy.pl. Możecie skorzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przelewu czy PSC, a monety bezpiecznie trafią na wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem SKYDUM dostaniecie 5% zniżki, link w opisie, polecam. Szybko jeszcze przed filmem chcę was przeprosić, bo dźwięk mi się zepsuł i raz można mnie słyszeć w jednej słuchawce, czasem jest normalnie, ale odcinek wyszedł tak fajnie, że musiałem wam go pokazać, więc miłego oglądania i mam nadzieję, że będzie się dało to oglądać. Siemano, z tej strony SKYDUM, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaczynamy nową serię. Może tego się nie spodziewaliście, może tak, może nie, nie wiem. Na początku wyjaśnię, bo dużo osób może się striggerować, że jest taki tytuł. Ale tytuł to nie jest pomyłka, ponieważ to jest nazwa serii. Więc kompletny... Nie, inaczej to było. Więc kompletny idiota gra w Ultimate Team to jest tytuł tej serii. Po prostu, dlaczego jest taki tytuł? Ja w Ultimate, no mówię, doświadczenia nie mam, więc może być śmiesznie, mogę robić dużo pomyłek, a wy wtedy możecie napisać. Haha, ale David. Możecie tak zrobić, no. Ja się nie obrażę, chyba. No i uznałem się nazwę tak serię, w skrócie to będzie Kigut. Miał być Kikut, ale nie dało się zastąpić słowo gra na jakieś słowo na K, więc został Kigut. No i uznałem, że to fajny pomysł, no w sumie tyle. I jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, z Kiguta, no to zostawcie lajka, komentarz i tam napiszcie, czy ta seria jest dobra. No i myślę, że możemy zacząć. Już grałem na swoim głównym koncie i wybrałem Niemcy. Ale tu wybierzemy coś innego i na przykład... chociaż to i tak chyba bez znaczenia totalne. Jezu, to jest zbyt ciężka decyzja. Nie wiem. No nie wiem sam. Boże. Już takie ciężkie wybory. Nie wiem co wybrać. Dobra, Francja. Walkout. Widziałem tam flagę. Nie ma walkoutu. Co? To Silva. Yeah. Siemanko. Dobra, starcie. Dobra, tego Alshuduhui pożegna się z naszym klubem i za niego wejdzie Dembele czy Fabregas? Nie no, oczywiście Pogba. Dobra, Monaco i... O, takie mam nawet. Crystal Palace za darmo, ja. Dobra, najładniejszy jest Columbus Crew. No to zaczynamy szalony pack opening, ale w tych to chyba jest minimalna szansa. Nie pamiętam, jak się rozpoznawało walkout. No... To nie jest walkout. Tak mi się wydaje. Ulrich. A żebym trafił taki walkoutik. To też niezbyt dobry traf. A coś jeszcze jest? Nie. I chciałbym robić tą serię tak, że po prostu wydajecie rady i tylko z tego korzystam. To by było spoko. O? O? A, to tylko świecące. Suso. No. Farfan. Nie wiem, wydawało mi się, że trafię kartę OTW, nie wiem dlaczego, ale tak z dupy totalnie to wyskoczyło. Ale bez sensu, dobra, Militao dajmy. Naprawdę, już trafiłem duplikat. Michaj. Bum. Tak szybko. No i mamy. Mamy to. A, to tylko dwóch piłkarzy. Ta lepsza paczka i zobaczymy. No jest jakaś szansa minimalna, że coś trafię, ale jest... Chyba nic, nie zapowiada się, jakby to było coś dobrego. Schmelzer? No ta. Dobra, jestem z powrotem i tak wygląda mój piękny skład. I myślę, że przegram pierwszy mecz w Division Rivals. Pewnie nie powinienem w to najpierw grać i powinienem zagrać sobie jakiś skład Batys. Ale... Po co? My przejdziemy już do meczu. Bo tamte Crystal Palace, a nie tak źle, nie tak źle. No ale i tak mój skład przy nim, ale na Polaka trafiłem, więc siemanko. Sześć kur... BUM! Polska kontra X Denara, czemu ona ogląda wszystko? Boże, już mnie triggeruje to. No ale przyjęcie i lecimy, Tuan Jinji. Dobrze, Simeone, i wypuść, wypuść, wypuść! Aj, aj, aj. Prawie. Mangala! Boże, Mangala to najlepszy obrońca podobno w tej gierce, więc... Pozdrawiam. Simeone Banhahidin. Grenier, Grenier i złe podanie. Ale prawie przyjęty. Jakbym to przejął, to by było... pretty good. Z kim te numery, ale ma tak zwolnego tego obrońcę, że... Wow, Ulrich!
No biegnij, Smelcer, i tutaj podanko, i dośrodkowanko, i nie na nikogo, bo nie spojrzałem. Ale przejmę. Fuck. Utracałem połączenie? No nie mówcie, że... Ja... Bum! Ale w pierwszym odcinku... No nie pierd... Bum! To jest żart. Czy to jest żart? Jak mi zaliczy jeszcze porażkę, to się w... O! Nie, kurw. Bum! Co mi zaliczyło, ja chcę wiedzieć. No nie chcę tego, boże. Jak to sprawdzić? Nie, przegrano mi zaliczyło. No kur... Bum! Ale debile z nich są. Ja... Bum! Dole. Co za kur... Bum! By. Jak mnie rozłączyło, jak wszystko było dobrze, no... Czemu ja wchodzę i wychodzę? Ja je... Bum! Pierwszy mecz i od razu mnie rozłączy. No czy to jest poważne? Dobra, i mam... No i teraz lepszy też się trafi, no wiesz... No i tak wygląda skład mojego drugiego przeciwnika, bo z pierwszym niestety, jak sami widzieliście... No były... Problemy, były problemy... Dobra, i zobaczymy, no i teraz pewnie przegram 82-0, no nie wiesz... Czemu oni ciągle zaczynają? Tchamuchi, dobrze, Tchamuchi. O! I... Simeone, nie! Jaki spalony! Dobrze, Ulrich! Nie! Okej, to nawet nie trafił. Co za debil. Chem. Jaki faul? No dobra, może trochę był faul. No. Można się kłócić. Ale myślę, że przewinienie było. No, no tak, oglądaj wszystko. Bellerinem mnie gość robi, nie wierzę. No nie, Keita strzela na 1-0 w 23 minucie, no ale porobił jak mnie jak prawdziwego bombu. No i dawaj, dawaj! Nie wierzę, no. No... Wiedziałem, że zejdzie na tą drugą łapkę, ale co ja mam go zrobić? Czemu on tego nie skipnie? No, on nie wie, że może to skipnąć, czy co? Naprawdę, nie rozumiem tego. I powie, że no... Nie, błagam, 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 błagam. Wow, pominął. Brawo. Brawo. Jaj. Bum. No nie... A, semię... A, ja nie będę podchodził. Wyjeb... Bum! Kur... Bum! No, zdążysz na pewno. Ja... Bum! Obiecuję, kiedyś go spotkam... I... To będą derby nienawiści i go pokonam. A to... Za jakiś czas. Muszę zobaczyć, jaki ma nick i wiem, że kiedyś go spotkam i go rozkur... BUM! Ja oglądam wszystkie powtórki. No co za debil? No teraz trafię to. No Jezu, czemu on tego nie pominie? Naprawdę on nie może tego pominąć? Czy o co chodzi? No, niestety przegrałem minimalnie. Ale ten gość staci 1994. Trzeba to zapamiętać. Kiedyś go znajdę i naprawdę pokonam z przyjemnością. Co za gnój? Wszystkie powtórki oglądam. Dobra, po prostu mi napiszcie, jaką mam zrobić ligę, bo po prostu nie mam pomysłu nawet. I zagram jeszcze ostatni mecz w tym odcinku, tym składem przepięknym. No, no tutaj mam jakieś szanse. Minimalne. Dobrze, Ulrich, Jezu, uwielbiam go. To jest ikona tego klubu. Czemu Cacciatore się zatrzymał? No nie, 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 nie. Boże, ale ten typ głupi. Powiem wam, że Tamaguchi to niezbyt dobra karta, więc jakby ktoś go chciał kupić, to nie polecam. Tamaguchi nie będzie. O! I to musi być bramka. Strzela pierwszą bramkę w historii tego klubu, więc to jest legenda już. Nie sprzedam go nigdy. Odcinek to mówię. Ulrich broni, naprawdę Ulrich jest dobry. Do... Jezu! CO?! Co ja zrobiłem? On może nie umie strzelać karnych jak ja. Jest taka szansa. Się gubi, się gubi, się gubi.
Umiał. Ole! Ole, Tamaguchi, Tamaguchi! Z dystansu! Nie. Zestresuję go! Zestresowany. Nie wiedział, co się dzieje. O matko. Co ja mam powiedzieć? Utch strzela bramkę. No nie. Dobra, i chyba koniec meczu. Tak, koniec meczu. Piszcie, czy chcecie więcej tego, czy po prostu to jest takie średnie. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba, bym chciał coś takiego porobić. No i będę z wami się żegnał, więc mówi do was Skydum. Siemanko, cześć i czołem. No. No i chyba siemanko. Cześć. Bez pliku i Gucci Louis zamiatam was łaki jak woźna. Całe życie na jednej ośce, a nie ogranicza mnie ośka. Oni gadali i chuja zrobili, a ja im pokażę, że można. To słowa nie czyny, to słowa nie czyny. Zobaczysz, jak wyjdzie dziewiątka.